Siemaneczko, akurat robię takie drobne porządki tutaj sobie na ogródku. Kopię, przesiewam, grabię, nawożę, układam, kombinuję co tutaj zrobić. Robię sobie taki, bym powiedział, leśny zakątek z tej strony. A jak leśny zakątek, to postanowiłem przenieść tutaj moją grzybnię boczniaka na balocie. Jest to mój pierwszy raz z grzybami tutaj, że tak powiem, w taki sposób. Czyli taką sztuczną uprawą. Były dwa zbiory, teraz się pojawił trzeci. No i znowu ten sam problem. Ponownie muszę wycinać, jakby powiedzieć, nowe otwory na te grzyby, które wyrastają, bo wyrastają tylko w tych miejscach, gdzie nie ma tych otworów fabrycznych i nie chcą przez nie mi wyłazić. Tak sobie go przed chwilą oglądałem, porozcinałem ten worek tak pi razy drzwi, porozrywałem i tutaj jeszcze przynajmniej w dwóch miejscach powinienem zrobić taki otwór. No tu widać chociażby, jak chcą grzybki wychodzić. Podejrzewam, że tych grzybów znowu będzie bardzo dużo, więc no, narobię kotletów, tak, bo zupy raczej nie ugotuję, ale kotletów narobię. No i tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Zaczęło się w niedzielę, powiedzmy. Zobaczymy w tą niedzielę, ile te grzyby tak naprawdę narosną, gdyż jeszcze dwa dni temu no, największy z tych grzybków miał łebek wielkości no, zapałki, tak? Łebek wielkości łebka od zapałki. Dlatego rosną dosyć szybko, no ale też pogoda tutaj dopisuje, zrobiło się chłodniej, jest mało słońca, pochmurno, no i też no, praktycznie co chwilę rzuca delikatnie deszczem, więc myślę, że taka pogoda dla tych grzybów jest jak najbardziej ok. Korci mnie, żeby właśnie spróbować przenieść tę grzybnię na nowy balot. Tak, tylko że nie mam skąd po prostu nabrać materiału odpowiedniego. Nie wiem, na czym to jeszcze mógłbym spróbować zaszczepić, aby się te grzyby chciały namnażać. No natomiast jak na razie to podoba mi się to, że ten balot mimo takiej pogody w kratkę mi tutaj nie umarł i że będą kolejne grzybki. I korci troszeczkę, aby kupić coś innego i pewnie też za jakiś czas zamówię sobie kolejny. Może jakieś nawet chociażby coś prostego typu pieczarki i przetrzymam w domu przez jakiś czas. Dlatego, że już niedługo ruszam z uprawą domową. Muszę dokończyć poddasze, a mianowicie przygotować sobie właśnie tam pojemniki, powiesić z powrotem lampy i to wszystko przygotować tak, aby można było to chociaż troszeczkę zautomatyzować, abym codziennie nie musiał tam chodzić i podlewać tego. Natomiast, żeby było to dosyć no, funkcjonalne i proste, nawet do tego stopnia, że kupiłem kamerę, aby nie trzeba było zaglądać co chwilę samemu, czy tam coś nie przeschło, czy coś się nie dzieje, tylko na podglądzie zerknąć, czy wskaźniki od wilgoci nie pokazują, że jest sucho. Dobra, na razie ja idę tutaj jeszcze troszeczkę posprzątać, bo no, porządki już pełną parą, to co można zebrać zbieram, to co już plonów więcej nie wyda, również no, pozbywam się, żeby nie stało, nie straszyło. I to by było na tyle. Cześć, miłego dnia, no i przede wszystkim fantastycznego nadchodzącego weekendu. Hej!